Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Aleksandra Halimoniuk, witam w kolejnym odcinku Hola, zdrowie. Ola, zdrowie. Rozmawiamy o zdrowiu, długowieczności, o jakościowym życiu. A dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zdrowiu e, i sytuacji zdrowotnej naszej e, i nie tylko w, w Polsce w czasach COVID-19. Moim gościem jest Agnieszka Sztyler. Dzień, dobra, Dzień dobry, Agnieszko. Agnieszka jest dziennikarką Onetu. Zajmuje się medycyną od wielu lat, wielokrotnie nagrodzona. A w czasie COVID-19 napisała książkę Oddział Zakaźny, prowadzi również bloga pod tym samym tytułem. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Olub. Dzień dobry. Zacznijmy od tej książki, bo to jest obraz Polskiej służby zdrowia, od samego początku wybuchu pandemii. Powiedz, Agnieszka, jak wspominasz pierwsze, wiesz, pierwsze dni, y, pierwsze momenty w ogóle pracy nad tą książką? No bo to był szalony czas. To był czas, kiedy po prostu wybuchła pandemia i wszyscy byli w ogromnej panice. Tak, na pewno tak. I my, jako potencjalni pacjenci takie jakby do tej pory pandemie no to słyszeliśmy bardziej nie wiem dżumakami w liceum lektura i jakieś tam czarne ospy i tak dalej to bardziej było takie jakieś po prostu legendy i i ewentualnie w filmach i science fiction, co się wydawało kompletnie nierealnym scenariuszem, a jakieś tam inne pandemie typu ebola, też się wydawało nam, jakby w Europie, że to jest bardzo, bardzo odległa sprawa. Tak. I nagle się okazało, że ten wirus do nas doszedł. To znaczy długo myślę, że też wielu lekarzy, którzy nie są zakaźnikami, a to jest bardzo rzadka specjalizacja, mhm, jak się okazało w Polsce, teraz pewnie po będzie już częściej wybierana. No, nie bardzo w to wierzyli. Mi też opowiadali niektórzy lekarze i czy ratownicy, że tak sobie czytali tam, że gdzieś tam w Chinach jakiś wirus, ileś osób zachorowało i że w ogóle wyśmiali się z tego. Jeden z ratowników mówił, że on po prostu tutaj wirusy widuje, ale to takie raczej prawego gołym okiem i nie wirusy, tylko insekty na różnych ludziach zarejestrowanych i tak dalej. I że wzajem wystarczy packa, a nie jakieś tam po prostu inne kombinezony, które tam śmieją się z tego. I, wow. i wiele ludzi tak, znaczy być może ten śmiech, poczucie humoru Potem pozwalało bronić się też przed tym stresem mm -hmm. przewlekłym. Ale na początku to wiele wielu osób nawet z, z właśnie z kręgu medycyny nie, nie bardzo wierzyło w to, że tak się może stać. Mm -hmm. Jednak się stało. Okej, okay. ale ty wiedziałaś, ta intuicja dziennikarska ci podpowiadała, że jednak tym tematem trzeba się zająć od samego to początku. To znaczy ja ten tematem postanowiłam się zająć dopiero w momencie, kiedy, kiedy zadzwonił do mnie jeden z lekarzy, Mikrobiolog, czyli mikrobiolog mm -hmm. z Poznania, Tomasz Zarowski, który opowiedział ja, ja go znał wcześniej m, przy okazji yy, jego alarmowania, że jest superbakteria w Polsce parę lat wcześniej. To jest właśnie ta słynna New Delhi, to New Delhi. odporna na wszystkie antybiotyki. Mm -hmm. yy, I on mówił, że jest tam w Poznaniu, w Warszawie, że przenosi się na całą Polskę, bo ludzie też yy, jeżdżą na różne operacje do różnych miast, albo się odwiedzają w szpitalach i że to jest po prostu będzie jakaś plaga. Yy, no nie bardzo go słuchano, do Ministerstwa Zdrowia pisano jakieś apel. I się okazało, że ta bakteria faktycznie po prostu już jest właściwie w wszystkich szpitalach, teraz też, tylko jakby no, COVID ją przykrył, znaczy w sensie mm -hmm. strach, bo, bo ona powoduje infekcje u osłabionych osób i w zasadzie nie wiadomo, jaki, no, może być też sepsa, ale w każdym mm -hmm. razie nie jest to tak ewidentne, czytelne i, i jak, jak COVID, to też się wpada, nagle stan zdrowia załamuje. I on mi o tym opowiadał. Opowiadał mi po prostu jakiś dramat, że codziennie rano wstaje o świcie i o piątej rano sprawdza wytyczne WHO, ja, w, w sprawie, ja, sprawie w, tej tak, dniu tak, dniu. Nie, nie, już teraz pandemia. Tak, teraz okay. pandemii w marcu, czy na początku kwietnia i że jesteśmy w ogóle nieprzygotowani i że mówię, że te wszystkie wytyczne, które codziennie się zmieniają w WHO, bo też jest trochę w tym po prostu dopiero mm -hmm. wszystko po omacku się dzieje, że po prostu nie zastosuje większości tych wytycznych w Polsce, bo, bo nie ma. I też opowiedział mi taki takiej odprawie, gdzie się okazało, że w szpitalu na oddziale za każdym nie będzie masek, nie będzie kombinezonów, nie ma nic. Jest jeden kombinezon, jest, jest kilka masek. no Brakowało wszystkiego, łącznie z rękawiczkami dla pielęgniarek i po prostu medycy zaczęli tam alarmować i szturmować gabinet dyrektora, pytać, kim to będzie, kiedy to będzie. I dzwonili między innymi właśnie ten y, mikrobiolog, który jest, był wtedy też szefem sztabu y, covidowego takiego kryzysowego, mm -hmm. y, dzwonili do Ministerstwa Zdrowia. Tam była osoba, która była wyznaczona od kontaktu ze szpitalami, i codziennie ta osoba mówiła, że nie wiem, kiedy będą, nie wiem, czy będą w ogóle. I w końcu mówi, no sorry, sorry, nie wiem, po prostu, no nie wiem, my jesteście jakby, no sami radźcie sobie. I oni stwierdzili, że to był właśnie przełom paradoksalnie, że jak zrozumieli, że już nikt nie pomoże, że te telefony do ministerstwa, proszenie, żebranie, straszenie, nic nie, 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 po prostu nie przyniesie żadnego skutku, stwierdzili, że są sami i teraz stwierdzili, że albo mogą po prostu zawrzeć szyki, albo mogą uciec i teraz no kto chce, to może wziąć zwolnienie, może wziąć urlop. I się okazało z tego zespołu, że nikt nie, nikt nie zrezygnował. Ale po tym telefonie, gdzie na głośniku była ta osoba z ministerstwa, to zapadła kilkuminutowa cisza w ogóle i po prostu no, wszyscy jakoś to przetrawiali w środku. I nagle pierwszą osobą to była pani ordynator, która się odzywała i powiedziała, że: No, ja mam maszynę do szycia. I również jej mąż, też lekarz, też umiał na tej maszynie szyć. I oboje po prostu szli maski do całego szpitala, a pozostali, na przykład, nie wiem, ktoś poszedł do. Yy, do znajomego spawacza, do znajomego mechanika i jakieś takie maski po prostu dla lakierników, ktoś przez gogle narciarskie, zrobi sobie na radę taką burzę mózgów, czy to, czy to będzie chroniło. I nawet zapytałam, bo to myślę, że taki absurd, że mikrobiolog mi to mówi, że oni sobie te gogle kładą i mówię, ale czy to chroni was, a on mówi, chroni naszą psychikę. I że to jest dla nich bardzo ważne. I że to poczucie, no. że coś robią w ogóle. Nie? Mhm. I, I do tego się okazało, że, że, że myślał, że być może straci pracę konsultanta wojewódzkiego, który w tym momencie jest i dalej jest zresztą. Mhm. Bo to był taki moment, że był zakaz wypowiadania się w mediach dla na medyków. Nawet konsultanci wojewódzcy mieli zakaz mówienia, mogli rozmawiać tylko, tylko mhm. ci w ministerstwie no i w tym momencie już jakby intensywnie zaczęłam szukać w tym momencie osób, które medyków, którzy po prostu powiedzą jakie są te wieści. tak, bo mm -hmm. tyle było też w różnych fake newsów, plotek, różnych tak. dziwnych rzeczy ze szpitali, że po prostu już trudno było to odróżnić, co jest prawdą, co nie, więc stwierdziłam że trudno znaleźć takie osoby, które są tyle odważne, że się odpiszą jakby nazwiskiem pod tym, co mówią, no i jakby to był ten klucz, gdzie szukałam. Tak, i powiem Ci, że niesamowita jest ta książka, ona obnaża po prostu słabość systemu, nieprawdopodobnie no i robisz to w sposób absolutnie taki transparentny, nie przebierając, lekarze też nie przebierają słowa. I, I to jest niesamowite, że tam widać, widać, czuć tą atmosferę czuć tę nerwowość, czuć tę bezradność. Mhm. I tak to wyglądało. Czy dzisiaj jest trochę inaczej? Yy, myślę, czy niekoniecznie? To, no i, I tak, i tak. Mhm. Myślę, że jest, jest równie dramatycznie w wielu szpitalach. Mhm. Na pewno nie brakuje środków ochrony. To, to, co było na początku tym takim problemem, to się okazało, że to już jakby, no, nie istnieje. Tutaj szpitale za każdy, są super wyposażone. No ale jest inny problem, że brakuje, brakuje ludzi do pracy, medyków. Do tego no, ludzie przyjeżdżają w coraz gorszym stanie. Brakuje dla nich miejsc, naprawdę. I, i przyjeżdżają w dużo gorszym stanie na tych ojomach, są takie momenty, że nie ma łóżek jest gdzieś tam jakaś dostawka robiona, żeby ktoś po prostu się położył. Karetki czekają po parę godzin pod szpitalem i karetka się kończy tlen na przykład dla, mm -hmm. dla pacjentów. A do tego jeszcze jest taki problem, że no też wiadomo, że to zmęczenie, bo, bo byli pewnie przygotowani psychicznie, że to potrwa parę miesięcy i to trwa już tak długo, i jakby końca nie widać. I po tej pierwszej takiej jakby euforii i też naszych biciu braw na balkonach dla medyków, tak. im jedzenia do szpitali i tak dalej, no to, to się jakby znudziliśmy tym i w zasadzie mm. już jakby jakby trochę o tym zapomnieliśmy, jest irytacja. No wiele tutaj jakichś koronosceptyków twierdzi, że nie ma żadnej pandemii i tak dalej. Do tego też wiadomo, że to jest też frustracja ludzi, którzy się bają innych choroby i nie mogą się dostać do lekarzy, na przykład, bo, tak. bo, bo jest tylko leczenie COVID-u, tak jakby była jedna, jedna choroba. A co do tych medyków, myślę, że oni trochę są w takiej sytuacji, jak na przykład, nie wiem, żołnierze w okopach, że w pewnym mm -hmm. momencie już się trochę przyzwyczajają do tego wszystkiego. Mm -hmm. I tak jak nie wiem, w, czy w powstańcy, że w pewnym momencie już jakby. No, wiedzą, że jest zagrożenie, wiedzą, że, że jest, taki jest, ale też zaczynają już, nie wiem, żartować, jakoś tam próbują normalnie mm -hmm. żyć, jakby. poza tym, że jest ten stan wojny, bo nie wiadomo, kiedy się skończy, więc już tak, jakby oczywiście. się do tego adoptują i tak my się pewnie do tego tak adoptujemy, że, że rok temu, jak było 300 zakażeń, to byliśmy w panice i jedna osoba mijała drogę na ulicy, schodziła jest z drogi tak. po prostu, bo się bała tak. i nie wiem, chodziliśmy niektórzy w rękawiczkach na zakupy jakichś gumowych i tak dalej, mm -hmm. albo mam też znajomego, który sobie zrobił taką śluzę w domu, że na przykład przychodził do domu w kartonie Wielkim w korytarzu kładł kurtkę, buty, wszystko z siebie zdejmował i przez 10 dni używał innych ciuchów wow. i potem dopiero, że to się tam mm, zoptylizował ten wirus ewentualnie po dwóch tygodniach. Mhm. No a teraz już myślę, że większość z nas po prostu wystarczy, nie wiem, wejść na ulity, czy w weekend, czy, czy tak. kiedykolwiek i w zasadzie no, trochę się przestaliśmy bać tego wirusa, no ale pewnie to już jakaś taka obrona przed zwariowaniem Tak, się. chyba każdy chce tego powrotu do normalności, mhm. ale wiesz, to jest ciekawe dlatego, że no, mówi się o tym i mówią o tym też medycy, że zresztą w jednym z, z wywiadów dla Arlety Zalewskiej i Krzysztofa Skórzyńskiego minister Niedzielski powiedział, że z pandemią będziemy żyć mhm. I, i jeżeli nie z taką, to z inną i że powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Jak czytam różne prognozy, badania naukowe, no to rzeczywiście raz, że będą mutacje, dwa, że nowe wirusy będą się pojawiały. Mm -hmm. I teraz, jak wygląda w tym świecie medycznym poszukiwanie recepty, naradzenie sobie w ogóle yy, z, wiesz, z tym, co nas czeka, tak naprawdę? Mm -hmm. Ja myślę, że tak, że jeszcze wracając do, do tych zwykłych ludzi, że na przykład teraz, mimo covid u czy znaczy równolegle, nie ma grypy prawie w ogóle. I tak jak grypa zawsze była u nas tam sezonowo, to teraz prawie w ogóle jej nie ma. I to się zastanawialiśmy, czy to dlatego, że ten po prostu koronawirus jest tak agresywny, że grypa się tutaj, nie wiem, schowała i ją wytrzebił mm -hmm. tak mówiąc mm -hmm. kolokwialnie. E, I wygląda na to, że po prostu ludzie zaczęli dbać o higienę, myć ręce, po prostu właśnie jednak zachować ten dystans, e, że, że trochę zaczęli bardziej uważać na, na swoje zdrowie i właśnie na, na to, żeby, żeby się tam jakoś dezynfekcji i tak dalej. Mm -hmm. I że pewnie być może to jakoś tam z nami też zostanie, z zwykłymi ludźmi, żeby się przez kolejną ewentualną jakąś tam pandemią jak będzie, żeby się jakoś tam samemu bronić. Mm -hmm. No lekarze wiadomo, że, że jakoś tam próbują e, ale tak naprawdę myślę, że tutaj poza tym, że, że jest, nie wiem, pummonelodzy, prawda, walczą jakoś tam teraz z tymi i próbują czy nowe leki szukać na, na to, czy szczepionki, to tutaj naprawdę jest taka, że, że myślę, że oni. Po prostu y, mają taki wkle problem, który, który już był przed pandemią, i nie ma to nic wspólnego z chorobami zakaźnymi, tylko w ogóle ze wszystkim. Y, ta niewydolność systemu, że na przykład y, no, brakuje, brakuje lekarzy, ale też nawet nie, nie tylko o to chodzi. Chodzi mi o to, że nawet do zwykłej przychodni się w Polsce nie można dodzwonić. Mhm. Y, I tutaj myślę, że tutaj jakby wielki krok milowy dzięki pandemii, jakby jeden z nielicznych plusów, mhm. to jest to, że ta telemedycyna się zaczęła mhm. y, po prostu dziać, bo dla nas to było bardziej jakieś takie science fiction, zawsze, że tam. Tak. Nie wszyscy w ogóle używali smartfony, aplikacje. Jakieś, nie wiem, słyszało się o jakichś sztucznych inteligencjach, które ewentualnie był strach, że wyprą, nie wiem, w supermarkecie kasierki, które nie będą obsługiwać ludzi, albo że w Japonii są mężczyźni, którzy po prostu są samotni i w dużych miastach i kupują sobie jakąś tam no, tak. żonę lalkę wi wirtualną i tak dalej, albo właśnie jakichś takich asystentów. To się bardziej, albo nie wiem, Aleksa, że tam się do niej mówi i zamiast sobie w Google coś samemu wpisać, to się mówi tam znajdź mi tak. pociąg czy samolot o tej godzinie że to się wydawało, że to jest jakaś taka fanaberia dla, nie wiem, dla jakichś bogatych, albo dla jakichś po prostu totalnie jakichś pojechanych frików informatycznych tak, i tak, tak dalej. A teraz to się jego poprawiło i tak jak na przykład w tych perlowskich przechodniach jeszcze, które dalej mm -hmm. tak wygląda jak no tak, w mm -hmm. Typu siódma rano y, dz dzwonienie się do internisty, czy do pediatry, no to jest po prostu godzina y, telefon zajęty, a jak się w końcu ktoś zadzwoni, jest sygnał wolny, to po 30 sygnałach coś się rozłącza, albo może pani podnosi słuchawkę i się wyłącza, bo ma tak. w czasie szturmujących ludzi z w realu y, kolejkę, no to wszystko jest po prostu jakąś, jakąś totalną porażką. Było i dalej jest. I, I teraz myślę, że to trochę drgnęło, bo, bo y, raz, że, ten, że nagle zaczęli, y, zaczęły być te teleporady, a jeszcze przecież tuż przed pandemią chodziły wirtualne y, L4 zwolnienia. Mhm. Czy wirtualne recepty, no to część lekarzy jednym palcem to się wpisywała, pomstowała na to, że po prostu system się zawieszał. Nie wiedzieli, jak to wpisać mm -hmm. i w zasadzie to trwało dużo dłużej, dłużej. A teraz tak. wszyscy musieli na to, chcąc, nie chcąc, przestawić. My też na te teleporady, bo, bo jednak już po prostu stanie pod przechodnią. Nawet tak, jak się mówiło o tych emerytach biednych, którzy tam się zrezerwowali, właśnie, bo się bali, że nie dzwonią od szóstej rano. No to teraz już nie, nie mogą być puszczeni, więc się wszyscy chcąc, nie chcąc, musieli na tą telemedycynę przestawić. I też na przykład rozmawiałam kilka dni temu z pulmonologiem, który który powiedział mi na przykład, testu, że coraz więcej testują właśnie i on, i też na przykład kardiolodzy, tak jak telemedycznych jakby różnych urządzeń. I że tak jak wcześniej testowali, na przykład, nie wiem, typu holter był jakiś ciśnieniowy, mhm. czy, czy EKG, takie, że ktoś tam trzeba przy... na wizycie tak, założyć. I na wizycie założyć i nosić potem całą dobę, spać w jakiś niewygodnych sprzęt i tak dalej. To teraz na przykład się pojawiły dla pulmonologów, nie tylko, ale tutaj oni z wykorzystują, takie wirtualne stetoskopy, że faktycznie tą słuchawkę pacjent musi dostać się na pierwszej wizycie, żeby wiedzieć, jak się osłuchiwać, Aha. ale na przykład można osłuchać zdalnie płuca, to, co się wydawało, że, że, te, że przez tyle porady właśnie pacjenci są COVID-owi odstawiani tutaj na boczny tor, bo, no bo lekarz jak słyszy, że kaszel, to tym bardziej prosi, mówi proszę dzwonić na pogotowie i tutaj też ratownicy się strasznie pomstują, że, tak. że odwalają tutaj robotę mhm. za lekarzy rodzinnych, no to teraz y, oni mogą mieć te wirtualne stetoskopy i po prostu lekarz teraz może wysłuchać i wiedzieć, czy to jest skrzela, czy to są płuca i czy to jest jakieś bardziej covid po prostu jakieś szmery, czy, czy, to są, czy to są zwykłe jakieś tam po prostu przeziębiniowe? Mm -hmm. Więc na pewno jest to. Kardiolodzy podobnie mają taką, taką sytuację, to samo też z, nie wiem, yy, yy, diabetolodzy, że się okazało, Aha. że są jakieś takie czipy yy, i te czipy są, yy, dotyczą na przykład, nie wiem, zamiast jakichś pomp insulinowych i zastrzyków z, z insuliny, to można sobie wszczepić jakiś taki chip, który po prostu jest w ogóle niewyczuwalny i tylko raz na dwa tygodnie się ten czujnik wymienia i to samo jest też, że teraz zaczyna być, będzie za chwilę, w, jeżeli chodzi o serce. Że po prostu się ma tego czy nie trzeba chodzić z żadnym sprzętem przymocowanym do siebie. Telefon ale to jest tak. z jakąś aplikacją. Z, 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 z aplikacją, z, smartfonem, lekarza, z aplikacją, smartfonem, że lekarz cały czas widzi. Mm -hmm. I to samo też, tego chyba jeszcze w Polsce nie ma, ale, ale teraz właśnie też między innymi mm. Google zainwestował w takie, w takie testowanie takich, takich, jakby, takich sprzętów, że na przykład lekarz, który jest, ma dyżur w szpitalu, będzie miał jakby do smartfona podłączone różne aplikacje z różnych sprzętów. I na przykład jak gdzieś tam wyje respirator dwa piętra wyżej, czy tam na końcu kortarza, i on na przykład jest z tym macieniem w łazience, w kuchni, czy gdziekolwiek, czy śpi i się obudzi, to on od razu w tym momencie patrząc na swój telefon, widzi, czy to jest tak, widzi dokładnie parametry Taki tego pacjenta. doktor house <laughs> tak, Kiedyś tak, tak, było. tak takiego, tak. Mm -hmm. I myślę, że to jest jakby, wiadomo, że, że dużo jest teraz rzeczy takich przyszłościowych, że tam jakieś, nie wiem, drukowanie narządów i za chwilę będzie ich hodowanie i różne inne takie, tego typu super rzeczy i biofeedback i tak dalej, ale akurat myślę, że tutaj najbardziej szwankuje to po prostu, że nawet takie zbieranie danych, że, że, że mówią lekarze, że oni na przykład, przychodzi do nich pacjent albo przyjeżdża na pogotowie, no widzą, że ma tam na przykład x lat jakieś choroby spółistniejące, a nawet nie ma pojęcia, że on, że on, bo zrobił mu w karetce, nie wiem, EKG, jak jednak ma jeszcze inne choroby, bo pacjent jest nieprzytomny albo na przykład nie wie, co tam bierze, jakie leki i tak dalej, ale gdzieś tam te karty w wielu miejscach są jeszcze jakieś papierowe, historie choroby, a, hmm. a nawet jak nie są papierowe, to na przykład nie nie wiem, internista nie ma wglądu w to, co zapisał kardiolog, co zapisał reumatolog, co zapisał, nie wiem, ortopeda i, i tak dalej, i psychiatra. I się potem okazuje, że na przykład wielu pacjentów, szczególnie w tym w starszym wieku, bierze mnóstwo leków, którzy nie daj, że się znoszą ich objawy, to jeszcze wchodzą w jakieś niebezpieczne interakcje. A do tego właśnie na przykład są nieskuteczne, bo jeden drugiego tak. znosi objawy i teraz jakby mają, nie wiem, całą reklamówkę leków przychodnich wychodzą z apteki z taką reklamówką, a okazuje się, że tam po prostu połowę leków można zredukować dać innych, który zastąpi trzy inne i tak dalej. Pewnie to dostęp do danych pacjenta to będzie jakimś wielkim przełomem i to za chwilę tak. będzie rzeczywiście, że lekarz będzie miał dostęp do, do tego, co się dzieje w, u pacjenta w przychodni i w, w różnych nie wiem, specjalizacjach, bo się jedni leczą częściowo prywatnie, tak? że ma dentysty prywatnego, a lekarza pierwszego kontaktu rodzinnego. Z kolei ten nie wie, co dentysta albo kardiolog, bo ten już jest prywa, w prywatnym gabinecie Dokładnie. i że to będzie za chwilę połączone i to jest chyba naj, najprostsze. Tak, że... a, a totalnie proste, a, a... A jak się okazuje, że w polskiej ochronie zdrowia, jakieś odgrywcze. No właśnie, ja myślę, że y, też y, walutą jest ta informacja. nie? I Kubakowi to bardzo mocno pokazał. Ona jest walutą y, pod każdym względem y, tego, kto przechorował, jak przechorował. Y, no, Chiny były też takim. Przykładem tego, no Chiny oczywiście inwigilują swoich mm. mieszkańców bardzo mocno. Oglądaliśmy te obrazki, kiedy prawda, osoby nienoszące maski były mm. automatycznie y, haltowane i, y, i na przymusową kwarantannę oddalane. Więc ta informacja, w ogóle mam, mam takie poczucie, w COVID-zie jest, jest największą walutą. I okazuje się, że w tej służbie zdrowia również, bo doprowadza do tego, że w jednym miejscu będziemy mieć dane właśnie o pacjencie hmm. i będziemy wiedzieli, co z nim dalej zrobić. To jest, no to, jest, to jest pozytywny przykład. Tak, to jest pozytywny, bo tak się jakby na to też oburzamy, bo tak. to takie jeszcze, nie wiem, na przykład parę lat historia Snowdena, który po hmm. prostu jakby nam pokazał, jak o skalę to się dzieje, że gdzieś tam wszystkie nasze rozmowy, nasze tak. po prostu działania na komputerze, gdzieś tam jest to wszystko na jakichś chińskich serwerach przechowywane i tak dalej, i że jesteśmy permanentnie śledzeni. Po tym, jak po prostu zaczęły się jakby coraz więcej tych różnych aktów terroru, no to Trochę część z nas stwierdziła, że coś za coś, tak, że, że chcemy mieć bezpieczeństwo, no więc się dajemy śledzić. Część osób no, broni się przed tym, a z kolei nie wie, że, nie wiem, zapytałam z na Instagramie czy na Facebooku, w zasadzie jest to wszystko tak, śledzone, jest, jest to wszystko jakoś tam monitorowane i te dane są jakoś tam sprzedawane, prawda? To są słynne afery, że sprzedawane różnym tak, tak. firmom, firmom reklamowym. No a tutaj, jeżeli to będzie tak, że to będą dane, też się baliśmy na przykład, że, że ktoś, jakiś bank będzie miał dostęp do tego, na co chorujemy, gdzie się rejestrujemy mhm. i że przez to nam, nie wiem, na ubezpieczenie, bo widzi, że mamy to tak jakiś tam chorób albo różną chorobę, którą nie zgłaszamy ubezpieczycielowi mamy i na nie leczymy, no ale, ale też jakby, no dzięki temu, jeżeli to byłoby jakoś bezpiecznie, no to, to w tym momencie tak, mają w to lekarze wglądy i mogą się leczyć. Tak, my musimy szukać sposobu na to, żeby usprawniać tę hmm. służbę zdrowia. Ja niedawno słuchałam takiego webinaru, w którym uczestniczyli lekarze, no powiedzmy już tacy doświadczeni. Nie chciałabym tu podawać nazwisk, dlatego, że z dużym zdumieniem muszę przyznać, przysłuchiwałam się tej rozmowie, mowa była właśnie o, jakby, o nowych technologiach, o trendach w medycynie, o tym, w którym kierunku zmierzamy i właśnie między innymi o tym, o czym ty opowiadasz Agnieszka, czyli o zgromadzeniu informacji i oczywiście dyskusja naszych polskich lekarzy sprowadziła się do tego, że to się nie da, a w ogóle to jest NFZ, który prawda jest zły i dosłownie, hmm. znaczy dosłownie taka była konkluzja. A teraz mam takie poczucie, że COVID po prostu wymusza zmianę nawet na tych lekarzach, którzy tej zmiany tak. nie chcieli, prawda? Tak, nawet na tych, właśnie, nawet na tych, bo, bo się okazuje, że właśnie będą musieli może mieć smartfon, jak nie mają, to będą mieli, nie wiem, starą komórkę, będą jakiejś firmy, taką, mm -hmm. rozklaską i tak dalej, to będą musieli teraz jakby korzystać z tych, z tych przychodni. Poza tym to jednak jest zmiana pokoleniowa ewidentna, że to już nie polega na tym, że część lekarzy, tych młodszych, ma na przykład nie ma, albo nawet jeszcze w trakcie w ogóle specjalizacji trochę, e, tak jak dawniej była tak, taka tradycja takiego terminowania u jakiegoś mm -hmm. profesora, teraz po prostu jest tak, że oni trochę wyskakują przed szereg i na przykład tam 23-letni studenci zakładają konta na Instagramie, na YouTubie i, i po prostu uczą nas o medycynie. Tak, I to jest też że się, świetne, się tak. tak zrzymają, że ktoś tam ma konto na Instagramie. i Teraz jest po prostu komentarze, czy on tam mówi o medycynie, czy może pokazuje zdjęcie z wakacji, albo jakieś, nie wiem, z gołą klatą i selfie i tak dalej. I to jest po prostu totalny narcyzm. Ale prawda jest taka, że, to, że też yy, czytałam ostatnio jakiś taki sondaż, yy, że. Ponad 3 czwarte młodych lekarzy, teraz w trakcie, w trakcie rezydentów, właśnie, mm -hmm. którzy są, zderzają się z tą ochroną zdrowia w szpitalach, na swoich praktykach, to. Trzy, czwarte, czy nawet więcej trochę. Yy, mówi, że głównie to, co im najbardziej jakby brakuje i przeszkadza, to nie, że zmęczenie, że tam nie wiem, w pacjenci, albo że tam brak y, sprzętu i tak dalej. Właśnie nie, nie mówią o sprzęcie, tylko mówią o tym, że, że brak tych informacji o pacjencie, że, za pac... że, za, że informacja nie idzie za pacjentem, że pacjenta mhm. wysyłają do jakiegoś tam innego szpitala, albo że on jest przyjeżdża z, z, nie wiem, z wypadku i nie wiadomo, kim on jest w ogóle. Po prostu mhm. tylko tyle, że tam mnie przyprowadzi ewentualnie jakaś córka czy syn i mówi: no, tak, to tam brał coś tam, ale nie wiem, coś, coś co tam chyba było nie wiem, w żółtym opakowaniu, jakieś lekarstwo i tak dalej, no miał, no kiedy miał, no nie wiem no miał, coś tam miał, ile mm -hmm. no miał, no chyba sześć lat temu, a nie, może No frustrujące I tak, i frustrujące po prostu, nie, Tak, nie. tak, i w tym momencie mnie nie wiedzą, także to jest tak, że wydaje mi się że nawet tak, jeżeli jest przed nim jakaś opór bo to jest pewnie dla lekarzy, którzy tak, mają bardzo dużo obowiązków. Jest to dodatkowe jakieś obowiązki, że gdzieś tam coś jeszcze muszą się uczyć jakichś po prostu komputerowych, nowych, nowych programów, czy mm -hmm. jakichś nowych, nowych, no tak, nowych, wiadomo, technik, technologii jakichś. No to to jest, to już jakby za chwilę to życie wymusi na nich też. Tak, ale też ważne, żeby pacjenci byli otwarci, prawda? Mm -hmm. Na wchodzenie trochę też w, w tą nową rolę na udostępnienie tych informacji. I na zaufanie tym lekarzom, mhm. że te informacje są potrzebne, bo tych teorii spiskowych też się mnoży cała masa, nie? Mhm. Więc, więc to. Ale to jeszcze a propos COVID-u, o czym chciałabym z Tobą porozmawiać to my rozmawiamy oczywiście o Polsce, nie, ale kurczę, no prawda jest taka, że tam niewydolność systemu dostrzegliśmy w każdym jednym kraju, hmm. nie? Nawet tych najbogatszych, nie? co się Nawet... wydawało, tak, bo się wydawało, że, nie wiem, tak jak którzy uważali, że to jest wina, nie wiem, nieudolnego rządu albo wina tam właśnie tego, że za mało PKB to, co zawsze lekarze, my ci młodzi protestowali, żeby to 6,5% było i tak dalej. Porównywaliśmy zawsze tylko to, że takie małe są nakłady na ochronę zdrowia, że porównywaliśmy się ze Szwecją, z Niemcami i się okazało, że w ogóle i Stany i Niemcy i w zasadzie wszyscy polegli na, na, na tym koronawirusie, że mm -hmm. to się okazało, że to nie jest tylko pieniędzy, tylko właśnie zupełnie inne rzeczy, Między innymi tego braku, braku tych rąk do pracy, ale to też można właśnie trochę zastąpić e, różnymi asystentami jakimiś tam wirtualnymi i tak mm -hmm. dalej, prawda, gromadzenie danych, ich przepływ, jakby nie wiem, no, diagnoza, która, która po prostu y, którą mogłaby technologię też ułatwić, przyspieszyć, mm -hmm. no dużo Dużu, rzeczy, prawda? Mm -hmm, dokładnie. I, e, no i też trochę wzięcie w sprawy, w sprawy w swoje ręce Mam wrażenie, w sensie, że pacjenci. tak Tak, właśnie, tak. Tak, to, tak, to, to tak, taka prawda. tak, tak. Bo wiesz, no yy, Lekarzy jest wiadomo ograniczona ilość mm. w każdej specjalizacji, i yy, my często właśnie narzekaliśmy na tą niewydolność systemu, bo się nie możemy dostać do endokrynologa czy, prawda, mm. ortopedy. No ale właśnie nagle okazuje się, że to, że, to, że to zupełnie nie o to chodzi, że ten pacjent musi współpracować. Mm -hmm. I teraz. Yy, Czego medycy życzyliby sobie od, od pacjentów, jak ty rozmawiasz z, z, z lekarzami, to, to jakie są twoje wiesz, tutaj obserwacje, doświadczenia? Myślę, że tak, że tak jak przez całe lata się trochę podśmiechiwali lekarze, że tam doktor Google nas leczy i tak dalej, to teraz myślę, że trochę się zmieniło, bo, bo teraz lekarze jakby są odciążeni dzięki temu, że ktoś tam sobie coś znalazł i sam próbuje coś tam z własnym symptomem zrobić z sobą, chociaż to oczywiście też skutkuje tym, że się nasilają różne hipochondryczne mhm. rzeczy. Ale na pewno po prostu tak jak na pewno chcieliby, żebyśmy dbali o swoje zdrowie. Co jest pewnie mm -hmm. bardzo trudne, bo zwykle co roku te mamy te same postanowienia noworoczne i mm -hmm. w stycznia już po prostu większość z nas pewnie z tym zdrowym trybem życia, że tam nie wiem, rzuca palenie albo zacznie biegać, albo zacznie się zdrowo odżywiać, i tak dalej. no Tam czy nie je się o północy kolacji z winem, mm -hmm. to pewnie większość z nas jakby to w sferze marzeń jest, tylko, mm -hmm. ale to pewnie by bardzo ułatwiło lekarzom, lekarzom pracę. Też kardiolodzy mówią na przykład, że w Polsce niestety jest, ma tego, że ta kardiochirurgia już tam czasów religii była na świetnym poziomie, że nie odstajemy od, od jakby chodzi o poziom operacji czy, czy opieki mhm. y, y, od, od zachodu, to się okazuje, że w Polsce, w Unii Europejskiej największa umieralność jest właśnie w Polsce, jedna z największych po, po zawale i po mhm. operacji, po wszczepieniu stentów na przykład, mhm. y, bo w, w pierwszym roku umiera najwięcej ludzi w Polsce, bo my po prostu kompletnie nie zmieniamy trybu życia jak właśnie. się okazało, że po prostu mhm. w ogóle, że po prostu dalej jest to samo, czyli dalej jest po prostu to, nie wiem, niezrzucenie jakiejś tam nadwagi dłużej, mm -hmm. dalej jest po prostu jedzenie, nie wiem, jakichś bardzo takich rzeczy, które no, obciążają cholesterolem niedbanie. żyły i tak dalej. Po prostu kompletne niedbanie, zero ruchu i tak dalej. To niestety też jest jakieś przerażające, bo i to też pewnie i nasili, nasili pandemia, bo już, nie wiem, dwa lata temu, jeszcze przed pandemią się mówiło, dwa lata temu, pięć lat temu, obiło no alarm, że też polskie dzieci, też tutaj pacjenci jest tak. jedna rzecz, ale polskie dzieci to są w Europie. Tak. I się okazało, że coraz więcej jest wśród Polaków takich osób, które dla nas były takim kuriozum no, amerykańskim. Że mm -hmm. tam po prostu ludzie z jakąś taką nadwagą, która już się tylko do operacji bariatrycznej kwalifikuje. To dla nas było po prostu jakieś śmieszne i tak jak na filmie Super Size Me, że tam się żywił tak, tak, tak. bohater McDonald <laughs> tak, tak. w McDonaldzie przez mm -hmm. długi czas i wszystkie porcje XXL, no to u nas to, no, tak to wygląda. A tym bardziej że jest to zdalna szkoła, gdzie te dzieci coraz więcej po prostu siedzą przed tymi komputerami i, i zajadają tak. stresy, i dorośli, i dzieci, i coraz mniej wychodzimy. No, tak jak w tym lockdownie pierwszym, zaczęliśmy tam nie być fitness w domu i tak dalej. Mhm. Okazało się, że niby to trwało trochę i tam ludzie zaczęli tak. medytować, fix, ale te średnio, etapy. Średnio etapy minęły i średnio każdy z nas przyszedł 2 kilo w ciągu, w ciągu Dokładnie. pandemii. A ostatnio y, słyszałam o wynikach właśnie badań do, na dość dużej grupie prowadzonych. Y, mm, Y, Lance to publikował te badania. To jest y, tak takie pismo, które właśnie tak znane, tak, które rzeczywiście te wszystkie nowinki medyczne, naukowe publikuje. No i właśnie między innymi a propos otyłości i braku ruchu, że zauważono częściej covid u osób, które w ogóle nie uprawiają aktywności fizycznej mhm. częściej niż u osób nawet otyłych i tych z cukrzycą, które też są największą grupą ryzyka. Mhm. Więc dochodzimy do takiej konkluzji, że po prostu tym medycynie, temu światu medycznemu bez względu na to, jak, jak wielkich technologii byśmy nie stwarzali, musimy pomagać sami na co dzień. Mm -hmm. I tak wiesz, sobie pomyślałam, bo na Twoim blogu, oddział zakaźny, każdy może zostawić swój taki komentarz w formie pamiętnika, prawda? W formie, w formie bloga. Tak, tak. E może warto zachęcić. Wiesz, minął rok od tej pandemii, jak się nie wiem, jak się na to zaopatrzysz, ale tak sobie teraz przyszło mi do głowy, że może warto zachęcić ludzi do tego, żeby pisali o tych swoich doświadczeniach związanych właśnie z COVID-em. by było, to po prostu by było I... mojego marzenia pandemicznego, żeby tak było. Tam jest taka zakładka o tobie mhm. i tam po prostu wystarczy wejść i jest możliwość wysłania komentarza i jakby w, tutaj po prostu można by napisać właśnie jak się żyje w pandemii, jak pandemia zmieniła twoje życie yy, i nawyki jakoś, na przykład nawy właśnie, na tak, też można, tak, pokazywać to czy, czy się na plus, czy nie jakoś tam w miarę regularnie pisać na przykład, czy jak, jak to idzie ta zmiana nawyków, czy się udało, mm. czy nie yy, to na pewno by mogła być taka pamiątka też, a poza tym też mobilizacja dla innych jakbyśmy widzieli jak inni sobie, sobie z tym radzą Tak i ja myślę, że to yy, wiesz, zaczęłaś yy, i od tej trudnej naprawdę książki, którą ja bardzo polecam, bo ona absolutnie pokazuje taką esencję tego życia w stresie na początku pandemii i tego z czym się wszyscy mierzyliśmy, ale tą historię właśnie można kontynuować, no bo to jest mhm. coś, co, co zostanie z nami na dłużej i zawsze będzie można do tego wrócić, ale też, no właśnie, no my możemy coś sami zrobić, żeby temu systemowi pomóc mm -hmm. i na koniec dnia pomóc sobie po prostu, mm -hmm. najzwyczajniej w świecie. Tak, i na pewno tak, i też możemy punktować nawet te, dalej te, te systemy różne błędy i to, co nas spotyka gdzieś tam po prostu, mm -hmm. żeby to widać było, bo to tak jak ta książka ma pod tytułem historię bez cenzury, bo rzeczywiście ci lekarze, bez, bez cenzury nie cenzurowali i też oni są jakimiś fajnymi ludźmi, to też jakby są takie osoby, z którymi każdy po prostu chciałby spędzić czas, bo mówią po prostu totalnie takie brawurowo różne rzeczy i są też fajnymi, część ma poczucie chmury tak Dalej, to też tutaj możemy na tym blogu się nie cenzurować w ogóle, tylko po prostu pisać, na pewno cenzur nie będę robić, więc mm. jakby też możemy widzieć co się dzieje, nie tylko w Warszawie, bo też w mediach dużo z tych przekazów z większych miast, Wrocław, Warszawa, Poznań i tak dalej, Kraków, Gdańsk, a, a też jest dużo rzeczy gdzieś tam, o których nie wiemy, gdzieś tam się dzieją po prostu nie wiem, miejscowościach. Tak, w tak jakimś podlasiu głębokim, czy gdzieś tam w innych miejscach, w mniejszych miejscowościach, czy na jakimś podkarpaciu, gdzie na przykład pewnie już nie wiemy i to też fajnie, żebyśmy się o tym wszyscy dowiedzieli i żeby to zostało jakąś pamiątką kiedyś. to też Super, to zachęcamy oddział zakaźny pl tak, ten tak, to tak. jest właściwy adres. Zachęcamy, żeby tam zajrzeć, poczytać trochę historii tych covidowych i zostawić swoją historię również. I co, zachęcamy do, trybu, do zmiany trybu życia, pomagajmy też naszym medykom. Tak, to jest bardzo trudne, bo ja też sama wiem, że nie zmieniam i sobie to co roku obiecuję, mm. ale na pewno to jest mega, mega ważna rzecz, bo tak jak tutaj też niektórzy lekarze mówią, że no. No respirator, jakby większość ludzi spod respiratora nie wychodzi niestety żywa i tak jak my się chwalimy że od tymi łóżkami, że jeszcze tyle łóżek respiratorowych wolnych, to prawda jest taka, że po prostu no, kilka procent ludzi z tego wychodzi, a jakby wychodzą też w bardzo słabym stanie mm. zdrowotnym, więc tak naprawdę jedyne co możemy zrobić to się naj, najbardziej na no, bronić, no wzmacniać swój układ po prostu, żeby tam nie trafić, tak. Mhm. Tak, róbmy. I, tak tym, I tym zakończmy. Zachęcamy do zdrowego trybu życia. Agnieszka, bardzo Ci serdecznie dziękuję, dziękuję za poświęcony dobra. czas i za rozmowę. Państwa zapraszam dziękuję. do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Zostawiajcie informacje o tym, o czym chcielibyście posłuchać w tym programie. A ja będę starała się zapraszać gości, żeby zaspokoić Waszą ciekawość. Bardzo dziękuję. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.